Cześć, to Ernest. Przed nami drugi tydzień wyzwań. To kolejna misja z 7 wyzwaniami. Zdecydowana większość z nich to powtórki ze starych, jasnych i prostych wyzwań. Jedno z wyzwań polega na użyciu tyrolek u władz. Inne rozkazuje nam zjeść lub podnieść przekąski w sadzie. Albo strzelić gola na boisku piłkarskim w przyjemnym parku. To są wyzwania, co do których nie ma co się zagłębiać, ponieważ są bardzo proste. Jak zawsze polecam na parzankę, ponieważ jestem ponowne otwieranie lotni i odrodzenie się. W tym filmiku chciałbym się skupić na tym oto wyzwaniu. Znajdź nadmuchiwane pływaki Deadpoola na jachcie, a dokładniej 3. Po jachcie z poprzedniego sezonu został szmelc, a w nim dusza Deadpoola i jego pływaki. W 5 różnych miejscach postawiono czerwono-czarne pływaki Deadpoola. Za zadanie mamy je po prostu podnieść. To jedyne wyzwanie w tym tygodniu, które wymaga znajomości dokładnych lokacji. Najpierw udajcie się oczywiście na jacht. Pierwszy pływak leży przy łóżku w pomarańczowym kontenerze. U mnie w grze jeszcze go nie ma, bo nagrywam to przedwcześnie, ale w trybie powtórki już go widać. Kolejny pływak jest poziom niżej, w magazynie jachtu. Jest tutaj dużo skrzyń. Po drodze zbierzcie trochę maców, aby móc dobudować się do kolejnego pływaka. Pływak tutaj jest tuż obok green screena. Następnego pływaka znajdziecie na samej górze, tuż pod dachem jachtu. Znajduje się on w pokoju ze stolikami i obrazem Deadpoola. Jak już mówiłem, w tym przypadku przyda wam się trochę maców. Pływak jest o tutaj w rogu. Czwarty pływak chilluje sobie pod parasolem i między dwoma leżakami. Możecie tutaj z łatwością zeskoczyć, bez otrzymywania obrażeń. Piąta i ostatnia znana mi lokacja piątego pływaka jest wewnątrz przy ścianie tej małej budki na samym końcu jachtu. I to w sumie tyle, ile potrzebujecie do tego tygodnia wyzwań. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia w busie bojowym!